Część z Was wie, że niecały rok temu otrzymałam tytuł Forbes 25 Under 25. Dziś chciałabym Wam powiedzieć o tym, co było przed tym i co było po tym i dlaczego tak naprawdę bałam się aplikować oraz czy w ogóle było warto. To wszystko dlatego, że obecnie trwa druga edycja Forbes 25 Under 25 i to oznacza, że również ten tytuł możecie zdobyć, a ja chciałabym Was do tego zachęcić, przybliżając Wam trochę backstage całego tego wydarzenia. Żeby miało to ręce i nogi, chciałabym cofnąć się 2 październiki wcześniej. Coś w tych październikach jest, bo teraz jest październik, rok temu w październiku aplikowałam, a 2 lata temu w październiku napisałam tekst, który dużo dla mnie znaczy. Przeczytam Wam fragment. Nieustannie towarzyszy mi przeświadczenie, że wszystkich oszukuję. Chyba podstępem sprawiłam, że ludzie pytają mnie o moje zdanie lub o zgrozo, chcą ze mną współpracować. Kilka miesięcy temu ktoś podesłał mi link do artykułu, który na dobre zakodował się w mojej podświadomości. Opowiadał on o tak zwanym syndromie oszusta. Odkąd przeczytałam tamten tekst, to pojęcie regularnie odbija mi się czkawką. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie czuję się wystarczająco dobra. I najwyraźniej nie jestem w tym jedyna. No i właśnie wtedy trafiłam na coś takiego jak syndrom oszusta. Wikipedia mówi o nim tak. A syndrom oszusta jest psychologicznym zjawiskiem powodującym brak wiary we własne osiągnięcia. Pomimo zewnętrznych dowodów własnej kompetencji, osoby cierpiące z powodu tego syndromu pozostają przekonane, że są oszustami i nie zasługują na sukces, który osiągnęły. Przyczyn sukcesu upatrują się w szczęściu, w sprzyjających okolicznościach bądź w rezultacie bycia postrzeganym jako osoba bardziej inteligentna i kompetentna niż w rzeczywistości. Co warto odnotowania, syndrom oszusta jest szczególnie powszechny wśród kobiet. I to jest ten fragment tekstu, który chciałam Wam przybliżyć. I ja zaczęłam wtedy o tym myśleć i napisałam ten tekst przez to, że zaproszono mnie wtedy do radia. Koleżanka z fundacji, w której działałam, powiedziała, że hej, chodź ze mną do radia, jesteśmy zaproszone. A ja zaczęłam wymyślać 10 tysięcy powodów, dla których lepiej zaprosić kogoś innego, nie mnie. I generalnie próbowałam przekonać, że nie dam rady. Long story short, poszłam, było spoko i dowiedziałam się czegoś bardzo ciekawego od prowadzącej, bo ona opowiedziała nam na koniec, kiedy usłyszała o tym, jak to wyglądało po mojej stronie, że jako redaktorka radiowa jest przyzwyczajona do jednej rzeczy, czyli do tego, że jeśli zaprasza do siebie mężczyznę, to zwykle on godzi się praktycznie od razu i pyta tylko kiedy. Kiedy mam wpaść? Natomiast kobiety zwykle trzeba bardzo długo przekonywać, zapewniać, że jakby będzie okej. Kobiety bardzo często proszą o listę tematów, o listę pytań, żeby się przygotować. I kurde, coś w tym jest. Jakby rzeczywiście my bardzo chcemy być po prostu znakomicie przygotowane. To w ogóle trochę kojarzy mi się z taką książką, o której przed chwilą pisałam na Instagramie, czyli Odwagi, nie musisz być idealna, bo ona dużo mówi o tym, jak właśnie wychowywane są dziewczyny i o tym, że generalnie no, nie chcemy się wygłupić i często wolimy robić rzeczy, w których jesteśmy dobre i nigdy poza nie wychodzić, no bo o nie, może się nie udać. Cały ten koncept na długo ze mną został. To nie jest tak, że pójście do radia mnie z tego wszystkiego wyleczyło, a myślę, że wcale tak nie było, natomiast na pewno mam większą świadomość tego i szczerze mówiąc zaczęłam się zastanawiać, czy to na przykład nie jest powód, dla którego wiele osób, nie tylko dziewczyn, chociaż ich przykładem się posłużyłam, bo po prostu statystycznie mierzą się z tym częściej, a czy wiele osób przez to nie aplikuje do takich konkursów jak Forbes 25, Under 25. Ja byłam bardzo bliska nie zaaplikowaniu. No i teraz przenosimy się rok później do października 2018. Właśnie wystartował nabór na pierwszą edycję tego konkursu. I co? Przeczytałam. Brzmiało super. Fajnie byłoby, wiadomo, dostać się tam, mieć ten tytuł, a wygrać też jakieś pieniądze, bo jest to jedną z nagród. I dalej się rozwijać. No ale tak czytam. I stwierdzam, że to nie dla mnie. Na szczęście 2 tygodnie później wylądowałam w Brukseli na programie edukacyjnym ASEF Young Leaders Summit, na który bardzo wywrócił mi wszystko do góry nogami, bo po pierwsze też nie wierzyłam, że się tam dostanę i się jakimś cudem dostałam, jako jedna z 13 tysięcy aplikujących, a przyjęli tylko 100 osób, więc no, coś to mówiło.
ale jednocześnie nadal byłam trochę taka przekonana, że no nie wiem, może brakowało im osób akurat z Polski albo coś w ten deseń. No ale byłam tam, wygadałam się tam, gadałam z masą młodych ludzi, którzy jakby też robią różne ciekawe projekty i okazało się, że generalnie czują się bardzo podobnie oraz uważają, że to, co ja robię, jest super. Więc w momencie, w którym wsiadłam w powrotny samolot z Brukseli do Poznania, to wyciągnęłam laptopa i zaczęłam pisać esej aplikacyjny. Jeszcze nie byłam pewna, czy go wyślę, ale stwierdziłam, że co mi szkodzi, po prostu spróbuję to napisać. A później czekał mnie jeszcze tam pociąg, bo chyba lądowałam jednak w Warszawie i w tym pociągu już ten esej po prostu wysłałam i zrobiłam to w takim trybie, dobra, nieważne, niech będzie co będzie. I jak się okazuje, było to jedną z lepszych decyzji, jakie mogłam podjąć. Pierwszym etapem aplikacji do tego konkursu jest właśnie taki esej. Podsyłacie swoje CV standardowe i esej tam chyba na 500 słów. Macie w nim opowiedzieć o sobie, o swojej pasji, o tym, na co potencjalnie przeznaczylibyście nagrodę. No generalnie trzeba nim po prostu sobą zainteresować kapitułę. Kolejnym etapem jest właśnie rozmowa z kapitułą. Kapituła to poważnie brzmiące słowo na garść super ludzi, którzy robią różne niesamowite rzeczy, a są często dość wysoko postawionymi osobami, które po prostu odbywają z wami rozmowę na miejscu w Warszawie lub online i dopytują. Wypytują, po prostu chcą poznać was lepiej. To nie jest, nie wiem, przepytywanie takie jak na jakimś egzaminie, tylko bardziej zachęta do tego, żebyście powiedzieli jak najwięcej. A ja taką rozmowę odbyłam w ogóle w jakiś szalony sposób, bo byłam wtedy na konferencji Web Summit w Lizbonie i usiadłam na jakimś dziwnym stanowisku Siemensa, gdzie były akurat kontakty i Wi-Fi i po prostu się połączyłam i gadałam. No i generalnie założyłam, że rozmowa poszła mi beznadziejnie, no bo... A później napisano do mnie, że zapraszają mnie na galę dla zwycięzców. I ja zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi i że to brzmi może trochę jak taka fałszywa skromność, tylko to naprawdę siedzi w głowie i ja naprawdę byłam święcie przekonana, że to jakby nie ma opcji. I mam poczucie, że bardzo dużo z nas tak ma, że bardzo dużo z nas czuje się niewystarczająco dobrych i nawet jak słyszę o takich możliwościach, to nie decyduje się aplikować. A to jest straszna szkoda, z wielu względów, chociażby przez to, że tak naprawdę samo zaaplikowanie to jest ogromna, fajna możliwość, bo jest to też rodzaj feedbacku, jaki otrzymujesz, że na przykład musisz zrobić coś inaczej, żeby następnym razem się dostać, nawet jeśli się nie dostaniesz za tym pierwszym razem. Jest to też możliwość chociażby dotarcia do tego drugiego etapu i poznania świetnych ludzi na rozmowie z kapitułą. Tam są naprawdę niesamowite osoby. A jeśli się wyląduje później w tej 25, no to czeka cię gala, czeka poznanie masy naprawdę niesamowitych ludzi, z którymi można pogadać. Jakby nie na co dzień rozmawia się z właścicielami niesamowitych firm i NGO-sów i organizacji w Polsce, bo po prostu nie mamy do nich na co dzień dostępu, a tam można to po prostu zrobić. To jest też szansa poznania innych 24 niesamowitych młodych osób, które po prostu powalają swoimi pomysłami, energią. To są w ogóle ludzie, z którymi ja mam kontakt do dziś i jest to jedną z rzeczy, które najbardziej sobie w tym wszystkim cenię. Co do samej nagrody, to rzeczywiście jest tak, że spośród tych 25 osób jeszcze 5 osób wygrywa pewną nagrodę pieniężną i rok mentoringu. Ja akurat się w tej grupie nie znalazłam, a po prostu pozostałam sobie grzecznie w mojej kategorii, nie wysuwając się naprzód. Ale mówię wam, nawet bez tego było to niesamowitym doświadczeniem. No a poza tym, że samo doświadczenie było super, to tak jak mówiłam, są to znajomości, ale też na przykład, no brzydko mówiąc, taka swego rodzaju fama, nie? Wyskoczenia na LinkedIn podskakują o 300, 400, 500%, bo macie to po prostu, macie ten tytuł. Poza tym oferty pracy, poza tym ludzie po prostu traktują was trochę poważniej, bo to jest jakaś taka zewnętrzny wyznacznik tego, że rzeczywiście wiecie, co robicie. Nawet jeśli osobiście nie myślicie, że wiecie, co robicie, ale to jest szczegół. No i poza tym to jest coś, co trochę pomaga z tą pewnością siebie i trochę pomaga zwalczyć to poczucie, że jednak
nic się wcale nie umie. Natomiast dla mnie jakby dostanie się do dowolnego etapu tego konkursu to już jest coś. To jest też coś, czym można się pochwalić w CV, czym można jakby przekonać kogoś o swojej wartości, jasne, ale to jest też taka niesamowita wartość dla ciebie w środeczku i poczucie, że kurde, kogoś interesuje to, co robię i warto robić to dalej. Ja naprawdę szczerze wierzę, że nawet brak wygranej jest ogromną wartością, że chodzi o te znajomości, chodzi o tę motywację, chodzi o spróbowanie, o to, że generalnie człowiek wysyła sobie taką wiadomość, hej, jestem warta tego, żeby spróbować. I to jest niesamowicie ważne w jakby takim okresie, w którym wszyscy bardzo często, chociażby na social mediach, próbują się ściągać na dół, nie wspierają się, nie mówią, hej, robisz super, idź dalej, tylko raczej, słamy. Jakby wiadomo, ta pierwsza grupa ludzi też występuje i to jest cudowne, ale myślę, że wszyscy zetknęliśmy się z taką, no nie wiem, z takim lekceważeniem różnych naszych pomysłów i to jest po prostu coś, co warto dla siebie zrobić i dlatego chciałabym Was ogromnie namówić do tego, żeby aplikować. I tak się złożyło, że są już ostatnie dni do aplikowania. Aplikować można bowiem do 3 listopada tego roku. W ogóle to, że te kontakty to jest jakby realna sprawa, a nie takie, wiecie, wymuskane słówka, to jest jakby świadczy o tym chociażby to, że kilka dni temu zgadałam się po prostu z ludźmi z McKinsey i Forbesa, którzy jakby razem wspólnie ten konkurs organizują. I zdecydowałam się, że po prostu we współpracy z nimi namówię Was tym filmem do aplikowania i mam nadzieję, że mi się to udało, bo kurde, naprawdę warto, po prostu. A więc koniecznie wbijajcie na stronę 25under25.pl i aplikujcie. Aplikować mogą osoby, które mają ukończone 18 lat, niestety, ale jakby myślę, że trochę takich osób też się tu znajdzie. Jeśli jeszcze tych 18 lat nie macie, no to po prostu zaaplikujecie do kolejnej edycji. Aplikować można do jednej z 5 kategorii. I te kategorie to biznes, nowe technologie, działalność społeczna, wspieranie różnorodności oraz nauka. Jeśli Was to ciekawi, to ja wylądowałam w kategorii wspierania różnorodności przez moje działania zarówno edukacyjne, jak i feministyczne. Tak jak mówiłam, czas jest już tylko do 3 listopada, więc nie ma co zwlekać, nie ma też co za bardzo się zastanawiać nad tym esejem, on w ogóle może być po polsku, więc luz. Po prostu napiszcie o sobie to, co chcielibyście komuś o sobie opowiedzieć, o tych projektach, które robicie, o tym, że robicie coś super i jakby pokażcie tę ekscytację, tę pasję. I powodzenia! A, jeszcze jedno. Jeśli sami nie chcecie aplikować, ale kojarzycie osobę pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, która mogłaby się w tym konkursie sprawdzić, to koniecznie dajcie jej znać, bo tę okazję szkoda przegapić. Kto wie, może ja kiedyś jeszcze zaaplikuję do 30 Under 30. Zobaczymy. Ale tymczasem, wasza kolej.